Dzień dobry, witam Was w kolejnym spotkaniu, w kolejnym odcinku bloga O kulturze się dyskutuje, gdzie rozmawiamy o książkach, o które powinni sięgać albo mogą sięgać miłośnicy sztuki, inwestorzy, kolekcjonerzy, osoby zainteresowane sztuką, ale też zainteresowane rynkiem sztuki. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet i zastanawiałam się, czy w związku z tym sięgnąć po książkę w jakiś szczególny sposób kobiecą. No i wyszło mi tak pół na pół. Chciałabym Wam dzisiaj zarekomendować książkę, którą napisała Izabela Kowalczyk. Książka się nazywa Podróż do przeszłości. Pod tytuł tu brzmi interpretacja najnowszej historii w polskiej sztuce publicznej. Więc to jest trochę o kobietach, ale trochę też o. Wiecie co? To jest nagrywane absolutnie na żywo. I właśnie w tym całej sytuacji okazało się to tutaj współpraca z OFU. Pewnie przez chwilę nie było słychać, że w feworze wszystkiego oczywiście nie przypiałam sobie mikrofonu. Myślę, że teraz jest lepiej, prawda? Więc jeszcze raz, żeby było wiadomo, o czym mówimy, o książce Izabeli Kowalczyk Podróż do przeszłości z podtytułem Interpretacja najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej. Miało być o kobietach, ale ja jestem taką osobą, która wprost pewnie nie jest słodko-brokatowa, więc jasne, że tutaj musiała pojawić się też jakaś wolta. I bardziej jest to spotkanie o cielesności i o aspektach władzy w kontekście tej cielesności, ale też w kontekstach historii jako takiej. Pewnie niektórzy z Was tylko wiedzą, że ja jako historyk sztuki nie kończyłam Uniwersytetu Warszawskiego, tylko ukończyłam Akademię Teologii Katolickiej, obecnie UKSW. I w toku mojej nauki przez 5 lat na historii sztuki ze sztuką współczesną miałam styk w zasadzie zerowy. Znaczy gdzieś tam ten program nam dojechał do wybuchu II wojny światowej, utknął i nic dalej się nie wydarzyło. W tym aspekcie edukacyjnym. Wiem, że teraz oczywiście na tej uczelni projekt wygląda zupełnie inaczej, program wygląda zupełnie inaczej. Natomiast ja gdzieś w swojej edukacji głównie grzęzłam w okolicach średniowiecza, baroku i klasycyzmu, co oczywiście nie było złe, bo dostałam bardzo solidne podstawy i dalej zresztą z wielką przyjemnością kontempluję sztukę wieków średnich czy późniejszą, ale ze współczesnością nie miałam zbyt wiele do czynienia. I kiedy zaczęłam swoją praktykę dziennikarską jako krytyk sztuki, jako osoba pisząca, to tak naprawdę musiałam te wszystkie kwestie związane ze sztuką współczesną, z teorią sztuki współczesnej, z teorią, ze sztuką krytyczną właśnie, z teorią estetyki, z teorią czy z filozofią związaną z estetyką, ale także z wszystkimi aspektami związanymi z wtedy rozwijającymi się studiami postkolonialnymi czy studiami gender. Ja te wszystkie rzeczy musiałam dorabiać na piechotę, tropić we własnym zakresie, doczytywać, zwiedzać, oglądać wystawy na własną rękę. To nie było złe, bo wypracowałam sobie jakąś własną mapę poznawczą. Było na pewno ogromną przygodą, podróżą, jakby pewnie powiedziała Iza Kowalczyk. I jedną z takich książek, która dla mnie w tamtym czasie, a była to końcówka lat 90., potem początek lat 2000, jedną z takich chyba najważniejszych książek, powiedzmy jedną z 10 najważniejszych książek, jaką wtedy przeczytałam, to właśnie była książka Izabeli Kowalczyk Ciało i władza. I nie ukrywam, że dzisiaj tej pozycji szukałam w bibliotece, ale czasu miałam mało i nie znalazłam, a znalazłam książkę Izy, która jest o podobnej tematyce, podobnej, nieidentycznej i która została napisana dekadę później, bo Ciało i władza to jest, o ile dobrze pamiętam, publikacja z 2002 albo 2003 roku. Książka, która dotyczy polskiej sztuki krytycznej lat 90. Natomiast ta pozycja, czyli Podróż do przeszłości, to jest, o ile zerkam, 2010 rok. A Ciało i władza to była pozycja pisana bardzo emocjonalnie jeszcze, jakby
To była książka naukowa, ale jednak te emocje interpretacyjne bardzo były wyraźne w pisaniu autorki. I chyba też z tego powodu tamta książka tak bardzo mi się spodobała, tak mocno do mnie przemówiła, nie była bezosobowa, nie była wyprana ze stanowiska, była zaangażowana. Była zaangażowaną książką o zaangażowanej sztuce. To się bardzo dobrze ze sobą kleiło. Natomiast książka Podróż do przeszłości to jest książka, która jest już pisana po dekadzie z pewnego dystansu, z pewnego oszacowania polemik, jakie z Izą Kowalczyk rozmaici krytycy czy historycy sztuki prowadzili po publikacji poprzedniej książki. Zresztą polemik czy dyskusji czy uzupełnień, które są prowadzone na bieżąco, ponieważ Izabela Kowalczyk jest wykładowcą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest osobą, która stale analizuje w praktyce naukowej sztukę i sztukę krytyczną, i sztukę ciała, która ją chyba najbardziej interesuje. O ile na pewno jest doktorem, nie wiem, czy już nawet nie habilitowanym, ale to jakby tytuły mają tutaj mniejsze znaczenie, większe znaczenie ma fakt, że jest to osoba głęboko refleksyjna, jeżeli chodzi o sztukę, i mająca bardzo mądre stanowisko na temat wielu rzeczy. Ale tak jak mówiłam, ta jej pierwsza książka, pierwsza, która dotarła do moich rąk, była jeszcze emocjonalna, ta jest chłodniejsza, bardziej uporządkowana. To jest oczywiście prostsze, kiedy piszemy z perspektywy dekady czy kilku dekad. Oczywiście najfajniej się pisze dziś o sztuce średniowiecza, zero emocji. Natomiast ta książka w stosunku do poprzedniej poszerza refleksję na temat sztuki krytycznej lat 90. o kwestie władzy jako takiej i o kwestie historyczne. O to, w jaki sposób historia jest interpretowana, o to, w jaki sposób interpretacja historii jest narzędziem władzy. Też o tym, jaką władzę ma interpretacja patrzenia, jaką władzę ma władza sądzenia na temat innych, ich odmienności, ich cielesności, ich, czyli często nas, kobiet, ale też osób nieheteronormatywnych. To zresztą jeszcze czasy, kiedy pisząc o mniejszościach seksualnych, o LGBT, jeszcze się pisało czy mówiło bez plusa, bo ta refleksja też my się uczymy. Ta książka, poza tym, że świetnie opisuje sztukę, to też sama w sobie jest już pewnego rodzaju punktem historycznym, na który my po kolejnej dekadzie także możemy patrzeć z refleksją. Z punktu widzenia dzisiejszych wydarzeń, po pierwsze tego, że mamy Dzień Kobiet, ale po drugie tego, że kilka dosłownie metrów od naszej granicy trwa wojna. Szczególnie tutaj interesujące są te tematy, które właśnie dotyczą refleksji historycznej. To nie jest książka prosta i łatwa, to nie jest książka zamiast kwiatka. Chyba na dziś najciekawszy rozdział tej publikacji dotyczy cyklu Darka Foxa i Zbigniewa Libery, Co robi łączniczka. Pokazujący, to jest taki cykl, który łączy i tę tematykę kobiecą, i tę tematykę historyczną, i refleksji historycznej, i tego, w jaki sposób historia może być narzędziem politycznym. Myślę, że to jest taka w ogóle dobra egzemplifikacja, taki dobry punkt wyjścia do pytania, czy po tę książkę warto sięgnąć dla omówienia tej jednej pracy, która w tej chwili być może też wybrzmiewać będzie w nieco innym kontekście. Dla omówienia tej jednej pracy warto po publikację Izabeli Kowalczyk sięgnąć. Też bardzo gorąco na okładce rekomenduję tę książkę Anna Markowska, profesorka, która już gościła też we vlogu, z swoją książką o Duchampie, o tym, czy czesał się z przedziałkiem. Też Wam polecam do tego, żeby sięgnąć do wcześniejszych nagrań. Tak naprawdę
trudno będzie mi mówić i chyba nie chcę wam spoilerować tak na, o tych wszystkich tematów, które tutaj Izabela Kowalczyk porusza i poruszają artyści, których przywołała w swojej analizie krytycznej, ale znajdziemy tutaj i kwestie opłakiwania zmarłych poległych i znajdziemy tutaj kwestie naszej pamięci historycznej i historii jako właśnie pewnego narzędzia władzy czy refleksji. Znajdziemy tutaj też dużo informacji takich warsztatowych, jak pewne aspekty sztuki zaangażowanej analizować. Myślę, że na powrót w związku z tym, w jakim w tej chwili jesteśmy czasie, będziemy kierować czy swoją uwagę, czy też takie dzieła będą powstawać, ku sztuce zaangażowanej, ku sztuce nieobojętnej. Będzie trzeba wyczulić swój aparat poznawczy na to, żeby odróżniać tanią propagandę i przemalowywanie zdjęć, które zdążyły się zmemizować już nawet w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni wojny, od sztuki, która naprawdę jest głębokim przeżyciem i poważnym komentarzem. Takie zmemizowane obrazy już nawet na aukcję młodej sztuki zaczęliśmy dostawać w propozycjach. To świadczy o tym, że część autorów jest bezrefleksyjna. Mimo że myślą, że przeżywają i że to jest właśnie refleksyjność, to jest próba być może pojechania na pewnych takich bardzo, nie chcę powiedzieć tanich, ale takich bardzo prostych emocjach. Ale będzie też, wierzę w to głęboko, powstawać mnóstwo, może nie mnóstwo, ale dużo sztuki dobrej, takiej, która jest przemyślana, jest dogłębna, ale też jest sztuką zajmującą stanowisko. I do tej sztuki będziemy musieli się na nowo nauczyć odnosić. Umieliśmy się do niej świetnie odnosić właśnie w dekadzie lat 90. i chwilę potem, ponieważ w zasadzie wtedy sztuka młoda, sztuka świeża była tylko taka, krytyczna i zaangażowana. Lata, ostatnie dwie dekady to też sztuka, która jest dużo bardziej realistyczna, jest dużo bardziej figuratywna, jest renesans malarstwa niekwestionowany. W latach 90. o śmierci malarstwa ciągle się mówiło, jakoś tak nie umarło. I dziś będziemy musieli na nowo się nauczyć czytać sztukę zaangażowaną. Przynajmniej mam nadzieję, że taka potrzeba będzie, bo wierzę, że ta sztuka dobra, sztuka zaangażowana będzie powstawać. I myślę, że świetnym kluczem do tego, jak się wokół niej, jak się z nią, jak z nią obcować i jak się z nią odnaleźć, jest właśnie pisarstwo krytyczne Izabeli Kowalczyk, ale też Anny Markowskiej czy Agaty Jakubowskiej. Polecam te nazwiska, to są polskie naprawdę wybitne krytyczki sztuki, które potrafią się do tych tematów w dogłębny sposób odnosić. Wyszło, miało być kobieco, wyszło na poważnie, ale takie mamy czasy. Myślę, że dwie rzeczy, pewnie jest ich więcej, ale dwie rzeczy, sztuka i dobra książka, w tych średnio wesołych momentach może być dla nas pomocą. Nie zamiast, ale również taką dobrą dłonią, która pomaga nam na co dzień nie oszaleć. I dlatego jakby ten vlog będzie nagrywany i dlatego będę wam polecała kolejne publikacje, i tylko że być może będą właśnie głównie poważne. Ale zobaczymy, bo może też potrzebować będziemy za chwilę jednak trochę przymrużenia oka. W każdym razie dziś zostawiam wam z Dniem Kobiet, który celebruje część z dziewcząt, część uważa, że nie. Też już przeglądając rano internet zobaczyłam, że wiele osób płci żeńskiej, które się w latach ubiegłych do Dnia Kobiet mocno dystansowały, zresztą jedna już z koleżanek publikujących na LinkedInie przypomniała mi, że jako państwowe święto Dzień Kobiet został oficjalnie zniesiony przez premier Hannę Suchocką. Kiedyś to było przecież państwowe święto. Część z was się dystansuje od Dnia Kobiet, część nie, ale właśnie dziś ten dzień wybrzmiewa już też inaczej. To znaczy patrzymy też na te dziewczyny, które swoją kobiecość opisują z bronią w ręku.
I dlatego może ten czas nie jest zbyt wesoły, ale dlatego też warto czcić w jakimś sensie Dzień Kobiet. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam spokoju ducha, życzę Wam dobrej pogody i żebyśmy jak najszybciej spotykali się w lepszych czasach.